Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <laughs> papam Moc miłości zaszczepiona w człowieku porządliwości, katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 10 października 1984 roku. Zajmujemy się w dalszym ciągu duchowością małżeńską w świetle encykliki Humane Vitae. Wedle nauki zawartej w encyklice, zgodnie z wymową źródeł biblijnych oraz całej tradycji, miłość jest podmiotowo ujmując. Mocą czyli sprawiedliwością ducha ludzkiego o charakterze teologicznym. Jest to więc dana człowiekowi moc uczestniczenia w tej miłości, jaką miłuje sam Bóg, w tajemnicy stworzenia i odkupienia. Jest to owa miłość, która raduje się z prawdy, czyli w której wyraża się duchowa radość z każdej prawdziwej wartości. Radość na podobieństwo radości samego Stwórcy, który na początku widział, że wszystko było bardzo dobre. O ile moce porządliwości usiłują oderwać mowę ciała od tej prawdy, czyli ją zafałszować, o tyle moc miłości umacnia ją w tej prawdzie na nowo. W ten sposób owocuje w niej tajemnica odkupienia ciała. Ta sama bowiem miłość. Która umożliwia i sprawia, że dialog małżeński dokonuje się wedle pełnej prawdy życia małżonków, jest równocześnie mocą, czyli sprawnością o charakterze moralnym, nastawioną czynnie na pełnię dobra, a tym samym na każde prawdziwe dobro. I dlatego też jej zadaniem jest łączyć prawidłowo ową podwójną funkcję znaku, o jakiej mowa w encyklice czyli zabezpieczać zarówno wartość prawdziwej jedności małżonków jak też wartość odpowiedzialnego rodzicielstwa. Mówiąc językiem tradycyjnym, miłość jako nadrzędna moc koordynuje działania osób, męża i żony w zakresie celów małżeństwa. Chociaż ani konstytucja soborowa, ani encyklika poruszając ten temat nie przemawia tradycyjnym językiem, to jednak zarówno jeden, jak i drugi dokument dotyczy tego, do czego odnoszą się owe tradycyjne określenia. Miłość jako nadrzędna moc, którą mężczyzna i kobieta otrzymują od Boga wraz ze swoistą konsekracją sakramentu małżeństwa, niesie ze sobą prawidłową koordynację tych celów, wedle których w tradycyjnym nauczaniu Kościoła kształtuje się moralny ład życia małżeńskiego. Nauka Konstytucji Gaudium et Spes, jak też Encykliki Humane Vitae, określa tenże sam ład moralny, odwołując się do miłości jako nadrzędnej mocy, która nadaje właściwą treść i wartość działaniom małżeńskim, wedle prawdy podwójnego znaku jedności i rodzicielstwa w poszanowaniu ich nierozerwalności. Tradycyjna nauka o celach małżeństwa została w tym nowym ujęciu potwierdzona, a zarazem pogłębiona od strony życia wewnętrznego małżonków. Czyli od strony małżeńskiej i rodzicielskiej duchowości. Zadaniem miłości, która rozlana jest w sercach oblubieńców jako zasadnicza duchowa moc ich małżeńskiego przemierza, jest, jak powiedzieliśmy, zabezpieczać zarówno wartość prawdziwego zjednoczenia małżonków, jak też wartość rodzicielstwa odpowiedzialnego. Moc miłości, autentyczna w znaczeniu teologicznym i etycznym, Wyraża się w tym, że miłość łączy prawidłowo ową podwójną funkcję znaku, wykluczając nie tylko w teorii, ale nade wszystko w praktyce zachodzącą w tej dziedzinie sprzeczność. Sprzeczność tę zarzuca się najczęściej Encyklice Humanewite oraz nauczaniu Kościoła. Potrzeba bardzo gruntownej analizy, nie tylko teologicznej, ale także antropologicznej, aby wykazać, że nie należy tutaj mówić o sprzeczności ale tylko o trudności. Owszem, encyklika sama podkreśla tę trudność na wielu miejscach. Trudność pochodzi stąd, że moc miłości zostaje zaszczepiona w człowieku porządliwości. Miłość napotyka w ludzkich podmiotach na troistą porządliwość, w szczególności na porządliwość ciała, która zniekształca prawdę mowy ciała, i dlatego też miłość nie może się urzeczywistnić w prawdzie mowy ciała inaczej jak tylko przezwyciężając porządliwość. Jeśli elementem kluczowym duchowości małżeńskiej i rodzicielskiej, ową główną mocą, jaką małżonkowie mają stale czerpać z sakramentalnej konsekracji, jest miłość, to miłość ta, jak wynika z tekstu encykliki, pozostaje organicznie sprzymierzona z czystością, która przejawia się jako opanowanie, czyli wstrzemięźliwość między innymi także jako tak zwana wstrzemięźliwość okresowa. W języku biblijnym na to zdaje się wskazywać autor listu do Efezjan, gdy w swym klasycznym tekście wzywa małżonków, aby byli sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Można powiedzieć, iż encyklika Humanae Vitae jest rozwinięciem tej właśnie biblijnej prawdy o chrześcijańskiej duchowości małżeńskiej i rodzinnej. Aby to jednak stało się bardziej oczywistym, trzeba podjąć gruntowniejszą analizę cnoty wstrzemięźliwości, czyli opanowania, z łacińskiego temperancja oraz jej szczególnego znaczenia dla prawdziwości wzajemnej mowy ciała w obcowaniu małżeńskim, pośrednio w całej rozległej sferze wzajemnych odniesień pomiędzy mężczyzną a kobietą. Taką analizą zajmiemy się podczas następnych środowych rozważań. Patelności, jeżeli czeli, szanki wiczecz, adwini ja preniumku i jak wolunta szczua. sicur in cielo e in terra Padre nostro quotidiano da noi sorie e dimitte noi se le vita nostra sicur in nostri vittimi e vittorius nostri Etre eros induka, intentazio zer libera nosa